8:38, poranek wnet trwa. Już teraz mamy połączenie z kolejnym gościem, dr Michał Patryk Zadłowski, ekspert do spraw obszarów posowieckich związany z Uniwersytetem Warszawskim, a także z Instytutem Prawa Wschodniego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Etniczni Ormianie zostali zmuszeni do ucieczki po tym, jak Azerbejdżan przeprowadził w pozostającym od lat przedmiotem sporu regionie błyskawiczną ofensywę. I proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, ile osób opuściło Górski Karabach? Według informacji, które pojawiły się wczoraj wieczorem w Armenii, Górski Karabach, tą część ormiańską, oczywiście Górskiego Karabachu, opuściło około 20 tysięcy ludzi, czyli być może jest to około 20% z tej ludności, która znajdowała się tam po zakończeniu II wojny karabaskiej, no do września 2023. Także no, to jest dość znaczna liczba, bo mówimy o praktycznie 1/5 populacji danego regionu, a w skali Armenii jest to również znaczna liczba, ponieważ Armenia liczy około oficjalnie 3 miliony, natomiast no nieoficjalnie gdzieś z 2 miliony 800, 2700, co powoduje, że 20 tysięcy jest poważnym wyzwaniem humanitarnym. Natomiast oczywiście gra się to czy o to, czy tą ormiańską część Górskiego Karabachu opuści cała ludność ormiańska, czy też struktury międzynarodowe, społeczność międzynarodowa, a przede wszystkim, czy główne mocarstwa, takie jak na przykład Stany Zjednoczone, czy też Francja, spowodują, wpłyną na Rosję, być może na Azerbejdżan, żeby wysłać tam jakąś misję obserwacyjną, która by pozwoliła no, ustabilizować te warunki, sytuację i żeby tam Ormianie zostali, mieszkali, bo no, w przeciwnym razie być może będziemy mieli, nie daj Boże, do czynienia z czystką etniczną. Tak? I to jest, no, to jest już poważne naruszenie prawa międzynarodowego i też no, to będzie katastrofalne i dla Gruzji, i dla Ukrainy, bo jeżeli w jednym państwie będzie można takie coś zrobić, to później inne państwa, inne mocarstwa będą to stosować na innym terytorium. No właśnie, a jak można ocenić te rosyjskie wpływy na Kaukazie? Bo coraz częściej mówi się o tym, że one w pewien sposób zanikają, że dzisiaj już Kreml, Władimir Putin nie ma tak dużo tam do powiedzenia. Znaczy powiem tak, to zależy od eksperta, to zależy pewnie od jego afiliacji, to zależy od punktu widzenia. Z jednej strony widzimy, że Rosja osłabła z powodu zaangażowania na Ukrainie, z powodu zaangażowania w swoim kierunku zachodnim. Widzimy, że Rosja pewne rzeczy sobie skąpialnie odpuszcza. Z drugiej strony Rosja wzmocniła się, na przykład Gruzja. Tak? Gruzja prowadzi politykę zagraniczną z punktu widzenia Rosji korzystną. Tak? Gruzja nie wprowadziła sankcji przeciwko Rosji, Gruzja jest krajem tranzytowym, gdzie Rosja obchodzi sankcje, Gruzini, a bardziej gruziński rząd żyją na handlu z Rosją, na obchodzeniu sankcji, tak? I też mają pewnie jakiś jeszcze wpływ, Rosja ma wpływ na stosunki wewnętrzne w Gruzji, więc to jest taka sytuacja. Z drugiej strony Ilham Alijew był dwa dni przed inwazją na Ukrainę w Moskwie. Rosja handluje z Azerbejdżanem surowcami, część tych surowców Azerbejdżan sprzedaje do Europy. Mamy jeszcze z rosyjskimi siłami pokojowymi, chociaż to de facto jest wojsko rosyjskie w Karabachu. Nie wiemy do końca jeszcze, czy ten atak na Karabach i likwidacja tego państwa separatystycznego, czy quasi państwa, czy to nie było dokonane czasami w takim porozumieniu azerbejdżańsko-rosyjskim. Nie mamy jeszcze pewności. No ale faktycznie Rosja jest słabsza w takim wymiarze geopolitycznym i to powoduje, że Azerbejdżan czy Turcja mogą dokonać pewnej rewizji stosunków. Czyli tylko pytanie, czy ta rewizja będzie dokonana w ten sposób, że będą chcieli Rosję zupełnie rzucić z Kaukazu, bo dużo komentatorów zapomina, że wyrzucenie Rosji z Kaukazu zupełnie to jest wielkie zagrożenie na przykład dla Armenii, ludności chrześcijańskiej. Armenia w ogóle może być zniszczona jako państwo i pytanie, czy Turcja i czy Azerbejdżan, czy Iran dopuszczą inne mocarstwo zachodnie, tak? I tu są wielkie problemy. Francja to widzi i zdecydowała się otworzyć konsulat wczoraj na południu Armenii, ponieważ widzi pewne zagrożenie dla terytorialności, integralności terytorialnej Armenii na południu, więc no właśnie, ale
jeszcze na moment, panie doktorze, zostańmy tutaj przy Turcji i przy Iranie, bo to chyba są teraz, można powiedzieć, tacy dwaj najwięksi gracze, którzy też, których interesy po prostu ścierają się w tym regionie. Czy jakie właśnie to są konkretnie interesy i jak to może przełożyć się na region, jeżeli chodzi o Turcję i o Iran? Znaczy, Turcja chciałaby mieć największą moc sprawczą na region Kaukazu Południowego. Chciałaby mieć, jeżeli to się da, bezpośrednie połączenie i kolejowe, i drogowe, taki korytarz łączący ją z Azerbejdżanem i dalej z Azją Centralną, z Chinami, z Indiami, tak, to czyli chciałaby mieć ułatwioną jakby wizję też handlowania i bytności w tym regionie. Turcji też nie zależy na tym, żeby były tam silne Stany Zjednoczone czy struktury zachodnie, więc to już jest kolejna rzecz, która na przykład łączy Turcję i Iran, tak paradoksalnie, chociaż Turcja jest państwem NATO, ale no nie do końca Turcja godziła się być może na obecność na przykład amerykańską czy francuską na terenie Armenii, tak, to jest też poważne wyzwanie. No a dla Iranu wzmocnienie Turcji jest zagrożeniem, tym bardziej, że duża część ludności północnego Iranu to są Azerowie, Azerbejdżancy, tak, i to też jest problem taki etniczno-polityczny, geopolityczny, jest problem religijny. No i pytanie, czy te państwa takie właśnie jak Rosja, jak Iran, Turcja, na przykład nie skonstruują jakiejś takiej koalicji regionalnej, antyzachodniej, żeby po prostu wyrzucić stamtąd Zachód zupełnie i podzielić ten region. No oczywiście, kto będzie najbardziej poszkodowanym, no nie daj Boże, będzie Armenia, tak, tutaj w tym przypadku, jako państwo najmniejsze, najsłabsze. No i państwo, jedyne państwo chrześcijańskie, tak można powiedzieć, bo tam najbardziej wysunięte na południu Kaukazu Południowego właśnie to jest Armenia i o to się toczy konflikt, a Armenia jakby praktycznie każdemu przeszkadza i każdy chciałby kontrolować tę Armenię albo mieć po prostu zainstalowane władze w Armenii, które były posłuszne. Natomiast te władze nie są posłuszne, bo to są władze wybrane jednak w wyborach no, trudnych, ale jednak demokratycznych. Tak? I to jest wielki problem, bo też Armenia jest no, jedynym państwem, tak najbardziej, można powiedzieć, aktualnie, biorąc pod uwagę te standardy oczywiście regionalne, najbardziej demokratycznym państwem. A jakbyśmy mogli spojrzeć na możliwe scenariusze? Chodzi o to, czy Azerbejdżan uzyskał już swoje cele, można tak założyć, czy może to jest dopiero pewien początek, to jest dopiero preludium? Czy można powiedzieć, że z jednej strony uzyskał, natomiast to też jest reżim autorytarny i być może do utrzymania władzy tam będzie cały czas potrzebny konflikt. Ja się tego obawiam, że Azerbejdżan się nie zatrzyma i to będzie powodowało, że kolejne mocarstwa będą musiały być zaangażowane w regionie, bo rzecz jest prosta, rzecz jest bardzo prosta w tym sensie, że jeżeli Azerbejdżan i Armenia by się dogadały same, to mocarstwa miałyby ograniczone pole manewru, tak? Miałyby ograniczone pole manewru w tym sensie, że nie mogłyby wpływać ani na Baku, ani na Rywań i zapanowałby pokój. Natomiast też obciążenie historyczne, strach, obawy i też ingerencje innych mocarstw powodują, że no, rozwój wydarzeń może być trudny. Od rozbioru Armenii, od ataku na Armenię Południową, no, po nawet wyrzucenie Rosji i wejście tam Stanów Zjednoczonych, bo one są już coraz bardziej aktywne i no też Armenia jest też takim sprawdzianem, bo jeżeli się okaże, że Zachód nic tam prawie nie zrobi dla ratowania państwowości Armenii, nie mówię o Karabachu, mówię o Armenii, no to będzie zły przykład i dla Gruzji, która już padła geopolitycznie w ręce Rosji, no i też dla Ukrainy, no bo jeżeli Rosja teraz gra na osłabienie Ukrainy, zmęczenie jej, tak, i też wywrócenie sytuacji wewnątrzpolitycznej w Ukrainie, żeby Ukraina poszła takim wariantem gruzińskim, no pytanie, na ile to jest możliwe, tak, no to jeżeli też w takim państwie jak Armenia się okaże, że ono upadło, bo miało wizję dołączenia do Europy, modernizacji stosunków, a Zachód w ogóle nie pomógł, nie zaangażował swoich sił, środków, dyplomacji, no to wie pani redaktor, no to będzie miał to przełożenie, tak? To są oczywiście takie czarne scenariusze, ale lepiej w geopolityce mówić o czarnych scenariuszach, a dopiero później o tych lepszych. To zdecydowanie prawda, powiedział dr Michał Padryk-Sadłowski, związany z Uniwersytetem Warszawskim, a także z Instytutem Prawa Wschodniego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Mamy 8:48, mamy za kilka chwil, połączymy się z doktorem Konradem Zasztoftem, który dopiero wczoraj wrócił z Azerbejdżanu, więc jeszcze opowiemy o tym, jak i co mówią właśnie obywatele Azerbejdżanu, jak wygląda ta sytuacja konkretnie właśnie już z perspektywy Kaukazu, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki i widzę, że na liście jest między innymi Sting. W takim razie posłuchajmy, a za moment połączymy się z doktorem Konradem Zasztoftem. 8:58, a z nami jest już dr Konrad Zasztoft, Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed momentem rozmawialiśmy z doktorem Michałem Patrykiem Sadłowskim. Mówiliśmy między innymi o tym, że fala uchodźców z Górskiego Karabachu przybyła już do Armenii, ale pan dopiero wczoraj wrócił z Azerbejdżanu. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy właśnie Azerbejdżanu, co mówią obywatele Azerbejdżanu, jak ta sprawa jest komentowana? No tak, ja mogę powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy Baku, stolicy, bo tam byłem, tak, oczywiście nie jest to blisko do samego Karabachu. Natomiast no, jakie są komentarze? Przede wszystkim jest to inaczej, te wydarzenia komentowane są niż to, co się wydarzyło 2 lata temu, czyli ta tak zwana druga wojna karabaska, tak, czyli to była wówczas, no, była to poważna operacja wojskowa, konflikt zbrojny na dużą skalę, tak, gdzie armia Azerbejdżanu zdołała przejść przez kilka linii obrony nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu. Tam no to się skończyło sukcesem Azerbejdżanu, tak, ale okupionym no, olbrzymią liczbą ofiar, tak, po obu stronach, po ormiańskiej, ale także po azerbejdżańskiej. No tutaj ta, mimo tej przewagi wojskowej, Azerbejdżan jednak też stracił, tutaj mówi się o 2 czy nawet 3 tysiącach żołnierzy, którzy zginęli, tak, podobnie zresztą po stronie ormiańskiej. W tej chwili to była operacja na mniejszą skalę, bo tutaj już Ormianie specjalnie nie mieli militarnie szans obronienia tych kilku miejscowości, które pozostawały w ich rękach. Natomiast no, mówi się też o tym, że no, ona została przeprowadzona tak bardzo ostrożnie, tak aby rzeczywiście zniszczyć tylko te obiekty wojskowe i rzeczywiście no, pozbawić Ormian możliwości militarnej obrony tego regionu, ale nie tak, żeby, znaczy starając się, żeby tutaj nie było strat ludności cywilnej. No i co chyba rzeczywiście się udało, bo no też ta armia Azerbejdżanu nie weszła do Stepana Kertu czy Han Kendi, jak to brzmi nazwa tej stolicy regionu po azersku. Czyli jakby no nie było zbyt wiele kontaktów z tą ludnością cywilną. No i też nie ma tak, jeszcze bym dodał, że nie ma takiego triumfalizmu Azerbejdżanu, który był widoczny 2 lata temu, po tej wojnie w 2020 roku, to, no to była euforia, po prostu taki wybuch entuzjazmu z powodu tego zwycięstwa w wojnie. W tej chwili niczego podobnego nie ma. Zresztą też zmienia się retoryka władz w odniesieniu do Ormian, tak, bo jeszcze powiedzmy do tej operacji, no tutaj mówiono o tym, że to są te siły Ormian w Górskim Karabachu, tak, to są terroryści, czy że generalnie Ormianie tam to są terroryści. W tej chwili no już mówi się, używa się raczej terminu mniejszość ormiańska w Azerbejdżanie, czyli no zdecydowanie jest taka zmiana, złagodzenie tej retoryki, czego celem no oczywiście jest Azerbejdżanowi zależy w tej chwili, żeby jednak przynajmniej część Ormian pozostała tam, żeby właśnie nie padły te zarzuty o to, że celem tej operacji była czystka etniczna. No właśnie, ale to jeszcze może na moment, bo to jest bardzo tak naprawdę najciekawszy chyba i też kluczowy ten aspekt społeczny. Tutaj powiedział pan o pewnym złagodzeniu i takiej narracji ze strony rządu, ale sami Azerowie, jak oni podchodzą do etnicznych Ormian? Czy jest szansa na to, że po prostu jakoś w jakiś sposób ci Ormianie, którzy zostali no, zmuszeni do ucieczki, zaklimatyzują się po prostu w Azerbejdżanie?
Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, czy jest szansa, że jakaś część z Ormian tam pozostanie, przyjmie obywatelstwo azerskie i rzeczywiście będzie tam mogła jakoś w miarę normalnie funkcjonować. Oczywiście no, nie ma szans, żeby to było zupełnie normalne funkcjonowanie, bo ten proces pojednania dwóch narodów no, nawet w najbardziej optymistycznych założeniach będzie niezwykle trudny. Natomiast no, jeśli chodzi o Azerów, no, to tutaj jest duża różnica między starszym pokoleniem, czyli tymi, którzy no nawet w Baku, tak, gdzie była bardzo duża liczba Ormian mieszkała do tego konfliktu o Górski Karabach, tak, potem zostali wygnani stamtąd. No ale ci starsi ludzie jeszcze pamiętają tych Ormian i tak naprawdę no, w tej chwili, kiedy już po stronie azerskiej nie ma tego żalu, tak, bo rzeczywiście no, swój cel polityczny Azerbejdżan i Azerowie osiągnęli, no to w tej chwili, że tak powiem, oni wspominają, że tak w zasadzie to nie było między nimi na poziomie takim międzyludzkim konfliktu, że było bardzo wielu mieli przyjaciół wśród Ormian. Natomiast jeśli chodzi o młodsze pokolenia, no to tutaj sytuacja jest inna, bo te nowe generacje, one nie miały w ogóle fizycznie do czynienia z Ormianami, więc jedyne, co wiedzą o Ormianach, to jest właśnie z tej oficjalnej propagandy, która no nierzadko budowała taki wizerunek wroga. No a osobistych kontaktów oni no nie mieli żadnych, tak? Więc to dla tych młodszych pokoleń to będzie znacznie trudniejsze. I my na pewno jeszcze w stronę Kaukazu będziemy zerkać. Bardzo serdecznie dziękuję dr Konrad Zasztow z Zakładu dziękuję Islamu bardzo. Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był gościem Poranka Wnet. To drodzy Państwo, powoli już poranek dobiega końca, ale oczywiście warto zostać razem z nami. Dzisiaj jeszcze cały dzień ciekawych rozmów związanych i z polską polityką, ale także z wydarzeniami na świecie. To jeszcze garść podziękowań. Wojciech Piątek zrealizował Poranek Wnet, wydał Mikołaj Murkociński. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję, że byliście Państwo razem z nami. Za kilka chwil pojawi się Jakub Duszak, a to już oznacza wiadomości w Radiu Wnet, bo na zegarze wybije punktualnie godzina 9.